drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, piątek 26 grudnia. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Zapraszam na magazyn miejski. Dzisiaj w wydaniu Hej Kolęda, koncert dla Luiski, kolędy, pastorałki i utwory świąteczne znalazły się w programie tradycyjnego już koncertu Hej Kolęda w wykonaniu całej społeczności Państwowej Szkoły Muzycznej w Inowrocławiu. To wydarzenie na stałe wpisało się już w kalendarz imprez organizowanych przez Państwową Szkołę Muzyczną. Tym razem obok kolęd muzycy przypomnieli także wielkie musicalowe przeboje. Koncert Hej Kolęda, Kolęda pozwala zintegrować praktycznie całą społeczność szkolną. Jest to prawda. Wcześniej charytatywny, dzisiaj ten koncert, bo się też czasy trochę zmieniły, ma inny cel, bo zbieramy na instrumenty dla szkoły muzycznej, których zawsze brakuje. Ale najważniejsze w tym koncercie spotkanie gwiazdkowe. Gdy Państwo zobaczycie może później część dalszą, to proszę zwrócić uwagę na ilość występujących, na zaangażowanie dzieci, na stroje, na rodziców. Jest to koncert, który nosi jakby znamiona spektaklu bardziej niż samego koncertu sensu stricto. A w czasie koncertu odbywały się różnego rodzaju licytacje. Dzięki zebranym pieniądzom szkoła zakupi potrzebne instrumenty. W tym roku mają to być trąbki. Trzeba jednak podkreślić, że przygotowania do koncertu trwają niemal cały rok. Przygotowujemy ten koncert od dłuższego czasu. Rodzice przygotowują stroje, jest nastrój zbliżających się świąt. Bo drodzy Państwo, najważniejsze jest wspólne zadanie. Tak jak spotykamy się wspólnie przy stole wigilijnym, to tutaj spotykamy się jakby podobnie. To jest sytuacja zbliżona, tylko że wokół jakiegoś kręgu sztuki, co niesie teatr, może nawet bardziej niż sala koncertowa, właśnie do takiego spektaklu. W sali koncertowej imienia Ireny Dubińskiej odbył się koncert charytatywny dla 3-letniej Luiski Berlińskiej, zmagającej się z dziecięcym porażeniem mózgowym. Występy artystyczne, wspólne śpiewanie i licytacja dzieł plastycznych. Tak w skrócie można podsumować koncert charytatywny na rzecz 3-letniej Luiski. W uroczysty nastrój wprowadził publiczność band Państwowej Szkoły Muzycznej Non Grata. Z mini recitalem piosenek francuskich i rosyjskich bardów wystąpił Jacek Beszczyński z Torunia. Artyście towarzyszył akompaniator Krzysztof Kwiatkowski i wokalista Andrzej Maliszewski, który specjalnie na ten koncert przyleciał z Francji, gdzie mieszka i pracuje. Ludzie dobrego serca, przy wsparciu Fundacji KSM Jesteśmy z Wami, która objęła patronat nad imprezą, podjęli próbę zebrania pieniędzy na wózek inwalidzki dla dziewczynki. Dzisiaj właśnie ten koncert jest po to, żebyśmy mogli zebrać pieniążki na to, żeby ją rehabilitować. Przede wszystkim w domu, bo Luiza ma bardzo słaby układ odpornościowy przez to, że dużo przeszła w tak krótkim czasie, zwłaszcza od urodzenia. Spędziła 3 tygodnie na ojonie, ledwo ją odratowano. Także chcemy, żeby dać jej szansę, żeby chodziła. Wbrew różnym diagnozom, które mówiły o tym, że nie będzie nawet siedzieć, Luiza i tak daje z siebie wszystko i jestem pewna, że będzie chodziła. Będzie chodziła, będzie mówiła, ale do tego jest niestety potrzebna rehabilitacja, zarówno z neurologopedami, okulistami, rehabilitantami, neurologami, nefrologami, urologami i tych specjalistów to jest bardzo dużo. Nie zabrakło również licytacji dzieł plastycznych. Jeden z obrazów udało się sprzedać za 777 zł. Koncert nie odbyłby się, gdyby nie zaangażowanie zarówno instytucji, jak i osób prywatnych. I bardzo chciałabym tylko jeszcze bardzo podziękować oczywiście wszystkim, którzy nam pomagali, nie tylko dzisiaj, ale lekarzom, kolegom z pracy, rodzinie. Dzisiejszy koncert nie odbyłby się też przede wszystkim bez pana Jacka Beszczyńskiego, pani Mirki, którzy przyjechali tutaj grać, bez pomocy dyrektora szkoły muzycznej, który udostępnił nam salę, udostępnił nam Big Band. Dzięki wielu innym osobom, które każdym małym czynem przyczyniły się do wszystkiego. Dziś to już wszystkie informacje w magazynie miejskim. Dziękuję Państwu za spotkanie. Do zobaczenia.
31 grudnia w godzinach od 22 do 1 na placu imprez przed halą widowiskowo-sportową odbędzie się Sylwester pod gwiazdami. Wystąpią Andrea Latari i zespół Bella Notte. Uczestnikom zabawy towarzyszyć będzie także DJ prezentujący muzykę do tańca. Przewidziano również konkursy z nagrodami. Wigilijne pierogi z kapustą i pieczarkami, barszcz czerwony i piernik metrowiec. Na placu przy ulicy Laubica 9 pachniało jak na Wigilii u mamy. I tak też smakowało. Niektórym aż uszy trzęsły się podczas konsumowania smakołyków, które w bardzo szybkim tempie znikały ze stołów. A wszystko za sprawą kiermaszu świątecznego pod nazwą i pierogi, i pierniki, i światełka, i stroiki, zorganizowanego przez Akademię Szkolnictwa AS. Społeczność uczniowska postanowiła pokazać swój talent w pełnej krasie, dlatego też nie bała się podjąć wyzwania, jakim był piernik rekordzista. Piernik wypieczony przez uczniów szkoły AS ma niespełna 6 metrów długości. Jak zatem wyglądała praca? Chodzi mi pod kątem technicznym, ułożenia, bo chyba nie było to na jednej blasze pieczone. Oczywiście, nasz piernik składa się z elementów wypiekanych osobno w piecu. Następnie jest dopasowywany każdy element po kolei, sklejany i na końcu wykańczany. Blisko 6 metrów, kilka blach, wszystko robione etapami. Proszę powiedzieć, ile osób było zaangażowanych w pracę i ile składników zużyliście? Tutaj niestety jest tajemnica, jeżeli chodzi o składniki. Natomiast podczas przygotowywania ciasta i wypieku tego piernika brało udział około 20 uczniów naszej szkoły zawodu cukiernik. Czy udało się to zrobić podczas jednej sesji cukierniczej, tak to nazwijmy, czy raczej etapami? Ciasto piernikowe zostało przygotowane wcześniej, natomiast wypiek blatów trwał jeden dzień. Asy z Asa okazały się również specjalistami od pierogów z nadzieniem. Przygotowanie ilości niemal hurtowej nie stanowiło żadnego problemu dla pierwszoklasistów. Dzisiejszy kiermasz przygotowaliśmy pierogi z kapustą i pieczarkami, wigilijne oraz piernik i barszczyk. Czy jest to receptura tradycyjna kujawska, czy może wzbogacona o pewne nowości, sekrety, które oczywiście zdradzać nie chcecie? Mały sekrecik jest, o którym nie wspomnę, niech to będzie naszą tajemnicą. No a tak to opieramy się, wiadomo, na tradycji kujawskiej. Nauczyciele wiadomo, że są świetnie przygotowani do zawodu, a proszę powiedzieć, jak sobie z tym zadaniem poradzili uczniowie i jacy uczniowie wzięli w tym udział? Chodzi mi o roczniki. To byli uczniowie klasy pierwszej, jesteśmy z koleżanką pod wrażeniem, ponieważ nie spodziewałyśmy się takiej zgranej grupy. Oni tam sobie pomagali wzajemnie, wiadomo, ktoś coś tam wstawiał wodę, drugi już tam przygotowywał farsz i tak, mówię, wspólnymi siłami zrobiliśmy 1500 pierogów. A czy w kuchni królowały kobiety, czy jednak mężczyźni? To mieszane, właśnie grupa mieszana, częściowo chłopcy, częściowo dziewczyny. Jeszcze interesuje nas jedna rzecz, jak uczniowie podeszli do tego zadania? Typowe zadanie szkolne, które trzeba, mówiąc brzydko i kolokwialnie, odbębnić, czy jednak z wielkim zaangażowaniem, przejęciem? Początkowo wiadomo, jak to młodzież, a czemu musimy to robić, bo aż tyle, to ich przeraziła ich ta ilość. Ale jak zaczęli robić, to wiadomo, pierwszy dzień wdrażaliśmy na młodzież, oni się wdrażali wzajemnie, a drugiego dnia to już od rana, od godziny 8 już lecieliśmy szybciutko. Nie zabrakło choinkowych ozdób z piernika i świątecznych stroików wykonanych przez młodzież z kółka artystycznego pod opieką Izabeli Kondratowicz-Nowak i samorządu szkolnego, nad którym czuwa Bartosz Łukaszewski. Elektrycy z ASA zadbali o świąteczne oświetlenie. Młodzież wykazała się niezwykłą kreatywnością. Wszystkich połączył wspólny cel. Naszym celem jest przede wszystkim wypracować cykl imprez, które będą związane typowo ze szkołą. Chcemy, ażeby uczniowie, którzy do nas chodzą, a reprezentują dużo zawodów, żeby każdy z uczniów miał możliwość wykazania się wreszcie poprzez taki kiermasz. Wreszcie pomysł taki kiermasz wyszedł od młodzieży. Jako główny cel samorząd sobie stawił zbierać pieniążki na aparat fotograficzny. W związku z tym wyszli do mnie z takim pytaniem, z prośbą o pomoc, a ja mówię, że sami zapracujecie na to, no to problemu nie ma. I w ten sposób
ich ideą, ja przy naszej pomocy i grona pedagogicznego i na pewno wielu pracodawców udało nam się wypracować formę kiermaszu świątecznego. Stąd też narodził się pomysł piernika metrowca, czego jeszcze dotąd nie było. Sądzimy, że to będzie nasz taki stały punkt na kolejnych kiermaszach. A przede wszystkim chcemy pokazać, że młodzież jest bardzo kreatywna i to jest w sumie najważniejsze, bo my możemy dawać wiele pomysłów jako nauczyciele, ale jak to wyjdzie od nich, to jest tym bardziej cenne. Same, jak tu Państwo widzą, jest młodzież zaangażowana, nie patrzy, że już dawno po lekcjach, już dawno powinni biec do domu, bo ostatni autobus, absolutnie nie. I to właśnie cieszy, że to, co młodzież wymyśli, jest najcenniejsze, my tego wspomagamy. I mam nadzieję, że ta impreza jest dla młodzieży wielkim sukcesem, powodzeniem. I mam nadzieję, jeżeli to się jeszcze spełni, że potrafią za te pieniążki, które tu zbiorą, zakupić ulubiony aparat fotograficzny, to zobaczymy, jaka będzie ich kolejna idea i kolejny pomysł.